Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony weekend odbył się w Szwajcarii szczyt pokojowy, no, szumnie zapowiadany szczyt pokojowy, dotyczący wojny na Ukrainie. Szczyt zakończył się podpisaniem deklaracji z Birgenstock, i zdaniem organizatorów miał to być, jak określono, przełomowy krok do pokoju. Czy tak rzeczywiście było? O tym dzisiaj. W ramach tego szczytu w Szwajcarii prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski i prezydent, pani prezydent Szwajcarii Viola Amhert rozmawiali o różnych kwestiach, o bezpieczeństwie żywnościowym, o bezpieczeństwie jądrowym, mówili o perspektywach właśnie rozwiązania pokojowego konfliktu na Ukrainie. No, problem polega na tym, że nie było tam reprezentowanego jednego z głównych państw, Zaangażowanych właśnie w ten konflikt na Ukrainie, czyli Federacji Rosyjskiej. może zadać pytanie, jak to jest możliwe w ogóle rozmawiać? O pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej bez udziału Rosji, no ale, widocznie, taka jest mądrość etapu. Co więcej, warto zauważyć, że na tym szczycie nie było także obecnej Chińskiej Republiki Ludowej, a wiemy doskonale, że przewodniczący Xi Jinping przedstawił plan pokojowy dla Ukrainy. I jeszcze, co by było też interesujące i ciekawe i zdecydowanie godne podkreślenia, komunikatu końcowego na tej na tym szczycie nie podpisało szereg państw, w tym takie państwa jak Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. No, większość z tych, które wymieniłem, należą do grupy BRICS, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, choć Arabia Saudyjska jest tak naprawdę jeden krok od członkostwa. Przypomnę tylko, że była w tym gronie sześciu państw, które miały 1 stycznia bieżącego roku przystąpić. Jak wiemy, Argentyna i właśnie Arabia nie przystąpiły, ale temat jest cały czas otwarty. Widać integrujące się globalne południe. Widać tworzącą się większość globalną. W kontrze do kolektywnego zachodu kierowanego przez Stany Zjednoczone, i to i ten szczyt bardzo dobrze, jak w soczewce, pokazał współczesne, współczesne podziały międzynarodowe. Widać, że nie miał on większego znaczenia, jeśli chodzi o sam proces pokojowy. No, Trudno w ogóle roz rozmawiać w tym momencie o takim procesie bez udziału, bez udziału Rosji. Natomiast to, co przykuło uwagę także wielu mediów w Polsce, to wypowiedź prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Prezydent Duda w swoim ostrym przemówieniu zaatakował nie tylko Federację Rosyjską, ale także Białoruś, konkretnie prezydenta tego państwa Aleksandra Łukaszenkę. I tutaj warto zacytować te słowa. To jest cytat z prezydenta Dudy. Chcę jasno powiedzieć, za wojnę odpowiedzialna jest wyłącznie Moskwa. Nie oznacza to jednak, że Rosja działa sama. Mam tu na myśli haniebną rolę, jaką w tej wojnie odegrała marionetka Putina na Białorusi, Aleksandr Łukaszenko prześladując własny naród. Koniec cytatu. Mamy, szanowni państwo, do czynienia z moim zdaniem kompletnie niepotrzebnymi emocjami w polityce międzynarodowej. Kraj taki jak Polska, kraj średniej wielkości położony na jednej z głównych osi handlowych Eurazji, powinien żyć dobrze ze wszystkimi sąsiadami, a przynajmniej dążyć, egzekwując oczywiście swoje, swoje interesy, powinien dążyć do zachowywania dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami w myśl zasady, w myśl doktryny zero wrogów wśród sąsiadów. Jakiekolwiek emocje w polityce międzynarodowej, jakiekolwiek chciejstwo, czy takie złe emocje są kompletnie niepotrzebne. Polityka opiera się na po prostu relacjach interesów i zależności i powinna się opierać także na chłodnych kalkulacjach z tym związanych. Atakowanie głowy innego państwa, sąsiedniego państwa, nazywanie go marionetką, przypisywanie, jak to określił prezydent Duda, haniebnej roli, tak naprawdę nie przekłada się na żadne realne interesy. Bo cóż prezydent Duda chciał tym osiągnąć? Czy normalizację relacji na granicy polsko-białoruskiej? Czy jakiekolwiek zwiększenie obrotów handlowych z Białorusią? No, oczywiście, że nie. Tego typu. Tego typu wypowiedzi, tego typu słowa w żaden sposób nie wpływają na ocieplenie relacji, normalizację relacji, w żaden sposób nie przekładają się na kontakty, czy na poprawę kontaktów handlowych i podobnych kwestii związanych chociażby ze sprawami bezpieczeństwa. No, i też warto tutaj zacytować całą wypowiedź, czy właściwie tłumaczenie tej wypowiedzi prezydenta Dudy, która w oryginale była w języku angielskim, na temat samej Federacji Rosyjskiej. Ta wypowiedź została, została przeinaczona w wielu mediach społecznościowych, ale też trzeba zauważyć, że sposób wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy często powoduje liczne nieporozumienia. Także te w polityce, w polityce międzynarodowej i warto rzeczywiście przywołać w całości ory... tłumaczenie po prostu z, z oryginału. To fragment tego, co wywołało tak ogromne kontrowersje, nie tylko w Rosji, ale w ogóle. Obiegło to media, ta wypowiedź obiegła media międzynarodowe. 15 czerwca bieżącego roku prezydent Uda, przemawiając po angielsku, powiedział: i to jest tłumaczenie na język polski: cytat: W części świata, którą reprezentuje, Rosja jest często nazywana więźniem narodów. I nie bez powodu. Z uwagi na to, że jest domem dla prawie 200 grup etnicznych z których większość stała się mieszkańcami Rosji w wyniku metod stosowanych obecnie na Ukrainie. Rosja pozostaje największym imperium kolonialnym na świecie, które w przeciwieństwie do europejskich potęg nigdy nie przeszło procesu dekolonizacji i nigdy nie było w stanie poradzić sobie z demonami swojej przeszłości. Jako członkowie społeczności międzynarodowej musimy wreszcie powiedzieć: we współczesnym świecie nie ma już miejsca na kolonializm koniec cytatu tego typu wypowiedź jest w moim głębokim przekonaniu niezwykle szkodliwa zarówno politycznie jak i geopolitycznie jest to także wypowiedź ahistoryczna Rosja nie była imperium kolonialnym takim jak imperium brytyjskie czy francuskie czy belgijskie holenderskie czy portugalskie. Wystarczy spojrzeć nawet, nawet na klasyczną definicję czego, czym były imperia kolonialne, jak tworzyły swoje, jak podporządkowywały terytoria zamorskie i je eksploatowały. No. Po prostu ta wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy jest kompletnie ahistoryczna, jest niezgodna z prawdą, z prawdą historyczną. Natomiast samo podkreślanie, że Rosja, jak to określił prezydent Duda, jest, cytuję, więzieniem narodów, jest takim, można powiedzieć... W sensie narracji strategicznej uderzeniem w Federację Rosyjską. Przecież wiele grup etnicznych zamieszkuje także chociażby Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię czy dzisiaj również Francję. Warto zauważyć, że również Polska zmienia swoją strukturę, strukturę etniczną. Na jakiej podstawie prezydent Doda twierdzi, że Rosja jest więzieniem? No, mamy do czynienia z. Próbą nie tylko fałszywego przedstawienia historii, przy, można powiedzieć, przyporządkowania Rosji takich faktów, które nie miały miejsca w historii. No Rosja, tak jak powiedziałem, nie była imperium, imperium kolonialnym, ale mamy też do czynienia tutaj z nawiązaniem do takiej idei geopolitycznej, która nazywała się. Prometeizmem. Ona była szczególnie popularna w kręgach sanacyjnych, w kręgach obozu Piłsudczykowskiego i chodziło o to, aby Rosję Radziecką, później Związek Radziecki, podzielić wzdłuż szwów narodowościowych, jak to określano. Mimo całej, całego braku realizmu tego typu, tego typu pomysłów, które zakończyły się we wrześniu 1939 roku katastrofą geopolityczną. Przypisywanie pojęcia imperium kolonialnego. Państwu kontynentalnemu jest także aberracją geopolityczną, ale ma ono także, niesie ze sobą niezwykłą pułapkę bardzo dużą pułapkę, którą mogliśmy obserwować podczas laudacji noblowskiej Olgi Tokarczuk. Jeden z przedstawicieli wówczas właśnie Akademii Szwedzkiej powiedział podczas tej laudacji noblowskiej: że Polska również miała okres historii kolonializmu i antysemityzmu. To jest konkretnie cytat Spera Westerberga, przedstawiciela Akademii Szwedzkiej, który właśnie wygłaszał laudację dla Olgi Tokarczuk. Wtedy wielu, wielu polityków, także tego obozu politycznego, z którego wywodzi się, Prezydent Andrzej Duda bardzo mocno protestowało i całkiem słusznie. Polska nigdy nie była krajem kolonialnym i Polska nie miała żadnego epizodu historii kolonializmu w swojej historii. Podobnie zresztą jak jak Rosja. W tym kontekście, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze zmianą struktury etnicznej państwa polskiego, że mamy na terytorium państwa polskiego bardzo wiele już innych grup etnicznych, no trudno nie spodziewać się tego, że w odpowiedzi Rosja zacznie używać również w odniesieniu do Polski tego typu oskarżeń o bycie wiem. no. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, ale trudno się, trudno się oczywiście nie spodziewać jakiejś odpowiedzi na słowa prezydenta Dudy w, w kontekście chociażby polskiej historii czy, czy właśnie obecnej sytuacji w Polsce. Niestety, tego typu działania nieprzemyślane na arenie międzynarodowej niosą za sobą poważne konsekwencje. Musimy sobie zdawać sprawę, jakie były skutki polityki państwa polskiego, które wspierały tak zwaną opozycję białoruską, różnego rodzaju działania hybrydowe nakierowane na stworzenie jakiejś formy kolorowej rewolucji na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich i jaka była reakcja Białorusi i Rosji, czy państwa związkowego Rosji i Białorusi. Trzeba sobie zdawać sprawę, że słowa na arenie międzynarodowej mają również znaczenie, a w toczącej się walce informacyjnej współcześnie, w obecnej zmianie hegemonii, takie państwa jak Polska powinny na to szczególnie uważać, zwłaszcza w tak napiętych relacjach wewnętrznych, w tak napiętych relacjach także związanych z nielegalną imigracją w Polsce. Uważam, że prezydent Andrzej Duda ma fatalnych doradców. Uważam, że te, to przemówienie było napisane po prostu po amatorsku przez kogoś, kto nie ma żadnego pojęcia na temat geopolityki, polityki realnej, układu sił i interesów we współczesnym świecie. Dziękuję Państwu za uwagę.